dobry, dzień dobry, witamy się z wami z samochodu. Ja jestem Marta. Krzysiu. O, Krzysiu. Tutaj. I Miki. Miki miał spać, ale niestety pospał pół godziny i już nie chce mu się spać. Dokarmiam moją małpkę chrupka. Proszę. Ale nie płaczę, więc sukces. Chrupki też już nie chcę. My jedziemy do Katowic. Chcemy zaliczyć taką sobie wycieczkę, wpaść do jakiejś fajnej restauracji, może się nam uda. No i przede wszystkim jedziemy odnośnie aparatu na moje zęby, słuchajcie. Jedziemy zobaczyć. Na razie jeszcze nie jest to jakaś podjęta, wiążąca decyzja. Chcemy, żeby ktoś, jakiś specjalista zerknął na to, co trzeba zrobić, ile to będzie trwało, jaki aparat, na jaki aparat się po prostu łapie. No i dla mnie najważniejsze, jak długo będzie trwało to leczenie. Także mam nadzieję, że dowiemy się więcej rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli macie jakąś, jak to, nie wiem, czy to się nazywa klinika ortodontyczna, czy coś takiego, jakąś sprawdzoną okolicę Bielska-Białej, Katowice, to dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, bo wolałabym iść w sprawdzone miejsce. Tutaj, wiecie, na razie czytałam opinie po prostu i były fajne. Natomiast zobaczymy, czy tam ostatecznie, czy gdzieś bliżej, no wszystko się okaże. Natomiast dzisiaj jedziemy z założeniem, że chcemy się dowiedzieć, co i jak, ile, jak długo, ile to będzie też kosztować, bo tego też nie wiem do końca, wypytać o rodzaje aparatów. Mam nadzieję, że uda nam się wejść wszystkim razem i gdzieś coś tam też nagrać, coś ogarnąć. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Natomiast na ten moment jedziemy. Zostało nam jeszcze jakieś 20 minut, no i znalezienie parkingu, więc może być trochę dłużej. Natomiast zgłosimy się już do was na miejscu. No i co? Zobaczymy wszystko. Nie, kotuś? Tak, ja tylko mogę przytaknąć. Wszystko powiedziałaś, co mogę. Temat został wyczerpany. No. Dobrze, jedziemy. Stresuję się trochę. Trochę się stresuję. Wiecie, bo ja aparatu... Raz, że mi jakoś zęby nie przeszkadzały, teraz widzę, że one trochę bardziej zaczynają robić sobie roszady między sobą i to mi się przestało podobać. Natomiast są to nie kwestie też wizualne, tylko kwestie też zdrowotne w późniejszym czasie, bo to jest w tym momencie dla mnie ważne. Czekajcie, chrupek. Proszę. Ej! Łabuzie! No, może to potem powiemy, jak już będziemy coś wiedzieć więcej. Niechcąco właściwie ubrałam Mikołaja w kolorze fotelika. Nie wiadomo, gdzie jest mój syn, a gdzie jest fotelik. Po prostu mama ubrała dzisiaj Mikołaja na kameleona. Fotelikowego, co prawda. Ale lubię, strasznie lubię ten kolor. I mi gdzieś tak wygląda z fotelikami. Tak? Po wizycie jedziemy do restauracji, znaleźliśmy sobie jakąś miejscówkę, także jedziemy coś zjeść, bo głodny Mikołaj dostał kaszkę teraz w samochodzie, w takich warunkach, wiecie, ekstremalnych. No ale potem zjemy coś fajnie, coś dobrego, tak Miki? Zjadłbyś? A co do aparatu? No, jesteśmy pozytywnie nastawieni, co nie? Efekt, który widziałam jakby po leczeniu, bo można zrobić taką, wiecie, wizualizację uśmiechu, jak się będzie wyglądać, no to jest sztos. Fajnie by było, nie kotuś? No wyglądało to mega dobrze. Dalej niby moje zęby, a jak nie moje. Chciałam się przyjrzeć, żeby on się przedrzemał na świeżym powietrzu, a potem będzie apetyt, zjemy coś dobrego i pójdziemy do domu. Co, uwierzycie, że w Katowicach znaleźliśmy miejsce, które nie kojarzy się z Katowicami, bo zawsze z Katowicami kojarzą ci się co? Kopalnie, dużo budynków i tak dalej. Tak, taka aglomeracja dość spora. A my jesteśmy w Katowicach, właściwie nie wiem, czy nie jakimś trochę dalej od centrum. Ptaszki śpiewają. Las, pięknie, piękny las, park, wyasfaltowana droga, że można z dzieckiem i tak, i wózkiem, i na rowerze, a idziesz przez las, po prawej mamy camping. Tak. Coś, na co chcielibyśmy zacząć jeździć. A, bo tutaj też można sobie wynająć na kempingu, możesz być i wynająć sobie jeszcze pokój. Domek? Pokój? Tak.
Były tam pokoje do wynajęcia, no. No sztos. To też jest spoko, jeśli masz dość kempingu, na przykład chciałabyś się tak normalnie okąpać. Ty, ale gdzie jest jakaś strona, o może ktoś będzie widział, czy jest jakaś strona, gdzie są wypisane takie miejscówki, jak na przykład to tutaj, no nie? Że na przykład jedziesz po Polsce, no i tutaj, tak jak mówisz, możesz sobie wynająć pokój normalnie i zarąbiście, no i zatrzymujesz się w takim miejscu. Bo ja jestem taka nieogarnięta życiowo, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Nie, te domki wyglądają super, super powiem ci. I one są takie bardzo duże domki. Bardzo duże. Nie wiem, czy tutaj są dwa mieszkania, czy dwa mieszkania w jednym. Widać. Mhm. No, obrócę was, bo tak mówię, a wam nie pokazuję. Są dwa mieszkania w jednym. Patrzyliśmy więcej, ile kosztuje tutaj kemping i tak dalej. Nie są tu jakieś duże kwoty. No, o wiele niższe niż jak pobyt w hotelu. Tak, no bo to jest chyba 35 zł, czy tam, czy w zależności też od wielkości kampera to zależy. Nie od wielkości kampera, czy to przyczepa, czy kamper? Nie, bo jeszcze było, czy to jest jednoosiowa, czy dwuosiowa, w zależności ile masz kół. A to tego nie widziałam. Widziałam podziałkę tylko na przyczepę kempingową i kampera. No, także fajna opcja. Ale w ogóle bardzo bym chciała, już nam chodzi to po głowie od jakiegoś czasu, żeby sobie tak wynająć może takiego kampera. W ogóle mega mi się podobają, nie wiem czy widzieliście, ale jak odrestaurowują te kampery, no takie, wiecie, właściwie mieszkania, domy. Często tu latają samoloty. No, w taki klimatyczny sposób. I wiecie, i sobie tam wkładają meble, kuchnię, wszystko ciach, ciach, ciach i wygląda to mega super. I tak nawet mieliśmy w głowie przez pewien czas z Krzysiem, że sobie zrobimy takie coś. A może ktoś z was zrobił takiego kampera? Tylko Marta później zaczęła czytać jakieś ustawy, jakieś rzeczy i wszystko zepsuła. Wszystko zepsułam, bo w Polsce to nie jest tak jak w Ameryce, że wezmą sobie busa i przerobią sobie go na taki dom wręcz, a u nas to w ogóle... O matko jedyna, jak wszystko mi się podobało do czasu, jak nie zaczęłam czytać, co trzeba zrobić, aby móc tym legalnie jeździć. Tylko wiecie, co jest najgorsze w takich właśnie miastach i tak dalej? Bo ja rozumiem, że kostki to wygoda i tak dalej. Ale ostatnio widziałam gdzieś taki reportaż, porównanie zdjęć, jak wyglądał rynek w jakimś mieście 5 lat temu, jak wygląda teraz. I notorycznie jest tak, że zabetonowywują cały rynek. Wręcz wszystko jest w kostkach, wszystko jest w asfalcie. No betonowa dżungla. I ja się zastanawiam, czy ktokolwiek to przemyślał. Przy takim betonie to po pierwsze woda nie ma gdzie uciekać. Potem ona się tu, wiecie, robi się parno, dusi się. Ona nie może krążyć tak, jak krąży normalnie w lesie. I oprócz tego ludzie się nie mają gdzie schować. Bo przy takim kostkach betonie jest po prostu ciepło, a każdy w lecie, kto mieszka w lesie, każdy w lecie, kto mieszka w mieście, szuka miejsca, gdzie może się po prostu schować w cieniu, trochę mieć tego chłodu po prostu. Miasta po prostu zabetonowują wszystko, ja tego zupełnie nie rozumiem i tak mnie to denerwuje. Tak samo było w Żywcu. Piękny rynek był. Wszystko zakostkowali. Jest jedna kostka. Tam się nie da... Jak kiedyś przyszliśmy tam, to tam się po prostu nie dało siedzieć, bo było tak gorąco. Ludzie pouciekali. Przepraszam, a się nakręciłam znowu. Bardzo. No ale co? Tak uważasz tak samo jak ja? Tak. Gdzie będziemy mieszkać za 10 lat? W granitowych kostkach, jak w Minecrafcie, zobaczysz. Będzie jeden wielki Minecraft. Grzyby szukajmy. No jeszcze nie ma. Jeszcze nie, no nie? Ale tylko zbliża się. Tylko strach, no nie strach, tylko chodzi mi o kleszcze. Tak. No. Jakie macie sposoby na kleszcze przy takich małych dzieciach? Właśnie, żeby zabrać je do lasu, na przykład tak jak my. Bo to jest taki mój mały kleszczyk. Ale jakie sposoby na kleszcze macie? Bo ja widziałam te jakieś tam bransoletki, ale czy to działa? Ktoś to testował na zasadzie, że macie dziecko i na przykład nie złapała ani jednego kleszcza latem, bo miało tą bransoletkę taką? To dajcie znać. Kupię wszystko. Wszystko kupię, tylko nie może za dużo tego mieć, bo potem jeszcze jakąś reakcję alergiczną dostanie. Natomiast nam też bym kupiła takie bransoletki, nie? Co? Bo ja mam te psiki na kleszcze. Na kleszcze, no. Znaczy ja nie złapałem kleszcza ostatnio, jak chodziłem po grzybach. Ja ani razu. Ja innego miałam. Psy też nie miały kleszczy. W tym roku nie. Ja też, w tym roku też nie. Wychodzi na to, że się strasznie słabo myjemy wszyscy. Nie, wychodzi na to, że ty nie wychodziłaś, kochanie, bo byłaś w ciąży. No tak. Muszę iść do fizjoterapeuty. Słuchajcie, boli mnie noga. Ale to tak mnie boli noga. Mam wrażenie, że to dlatego, że cały czas śpię na jednej stronie, no bo po tej stronie mam łóżeczko i śpię cały czas na lewej stronie i chyba sobie jakąś żyłę przytkałam.
po prostu muszę zacząć uprawiać jogę. O. Jakieś lekcje na jogę sprawdzone macie? Dajcie w komentarzu. Ja czuję, że to jest ten czas, aby zacząć uprawiać jogę. Podobno można się mega spocić. Może byśmy tak razem jogę zaczęli uprawiać. Nic. Podobno to jest niesamowicie angażujące mięśnie, kochanie. No na pewno. I się po prostu relaksujesz, wręcz medytacja przy tej jodze. Ja zasnę przy każdej jodze. Tak, zasypialiśmy przy medytacji, mieliśmy taki okres, że będziemy medytować. No i na Netflixie pojawiło się takie, jak to się nazywało, jakieś coś tam... Było, no. Jakiś poradnik, jak rozpocząć medytację, nie? No i tak tam mówił taki koleś, taka muzyczka plumkała, no nie? I on mówi tak, musi zrobić ci się wygodnie. Medytować można w różnych pozycjach. Na siedząco, na leżąco. No to myśmy oboje wybrali tą opcję na leżąco. I on mówi, zamknij oczy i oddychaj głęboko. Dalej już nie słyszałam. Oboje żeśmy zasnęli. Ale oboje stwierdziliśmy, że to był najlepszy zaśnięcie ever. Może mamy tutaj kogoś, kto jeździ kamperem, bo my cały czas patrzyliśmy na przyczepę. No bo ja wiem, znam te wszystkie, jakie są plusy i minusy posiadania auta z przyczepą, a samego kampera. No ale stwierdziliśmy ostatecznie, że chyba łatwiej się jeździ całym kamperem niż autem z przyczepą. Chociaż wiemy, że można kamper odczepić i sobie gdzieś tam pojeździć z tym samochodem, a tak całą przyczepą kempingową, całym kamperem nie bardzo. Ale może ktoś ma porównanie i miał dwie opcje i może się powiedzieć, jak w jeździe to się sprawdza, wiecie, gdzie trzeba gdzieś tam dojechać. Ja już nie mówię o jeżdżeniu gdzieś, bo jak my już gdzieś dojedziemy na wakacje, to my się tam będziemy. Ale to miejsce wygląda mega dobrze, bo jak tak oglądaliśmy ten kanał od taki Kiki Świat, no nie, tak. gdzie jeżdżą tymi kamperami, to tam czasami mieli taki badziew, tak. no nie, a tutaj wygląda to naprawdę dobrze. I wiesz, czyściutko, też w takim lesie, niby w mieście, a w lesie. O, jestem zaskoczona. Super miejsce znalazłam. Przecież w Bielsku. Oby jeszcze było smacznie i będzie w ogóle tak, idealnie. Tak. No, to by się przydało. No, sidło to jest super sprawa. Tak, zajebiste. Czy aktualnie to wolałabym prowadzić go w wózku? Nie powiem, że nie. Ale cały czas mam wrażenie, że jak go noszę w nosidle, to bardziej ćwiczę. To jest taki obciążnik no tak, mały. No właśnie, no. Że więcej z kalorii tak. spala. No bo jakby nie było 8-9 kilo. Tak, czyli głośniej, jednak decyzja Krzysia o niebraniu wózka była super. Nie, wcale nie. Noga mnie boli. Mówiłam to już. Chyba sobie żyłem wszystko. Noga by cię przestała boleć, gdybyś miała wózek. Oparłabym się o niego. This life of time that's given to us all, it gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our. No, my wracamy już do domku, rozładowała nam się bateria, także nie mogliśmy się podzielić opinią. W najważniejszym momencie, jak Marta tak. miała powiedzieć, jak smakuje stek, ale było pyszne. Ja miałem przepyszną zupę z owocami morza, mi bardzo smakowała. Pychano. Podzieliłem się Martą, z Martą, Martą z Martą. Martusia sobie wzięła... Rydzową i też była pyszna. Rydzę, no rydzę, tak, to była grzybowa. A na drugie wzięliśmy sobie po steku z USA. No, przepyszny też stek. Był pycha. Tak. Były ziemniaczki i ziemniaczki smakowały temu panu tutaj, bo no, wiadomo, że nic innego nie było możliwe, ale ziemniaczki były pycha, tak? A teraz próbuję wpakować całego wafela do twarzy. Mikołaj, nie wpakowuj wafla całego. No, teraz muszę to wyjąć. Dobrze. No, a generalnie tutaj, jak się jeździ z dzieckiem, to jest taki bałagan. Ja już zastanawiam się, czy tu jakieś półki z IKEA nie wdrożyć. Nie włożyć jej jakichś koszyczków, żeby miał... Wybitnie potrzebuje kosza na śmieci tutaj, jakiegoś czegoś na śmieci. Bo to mi się wala wszędzie, jakieś chusteczki, jak on tam coś się pobrudzi i tak dalej, to tutaj muszę coś ogarnąć. Jak wy macie rozwiązane ten...
Proszę, tutaj masz swojego umuldanego. Nie chcesz, dobrze. Mama będzie próbowała uspać tego pana. Już ma takie długie włosy, że wypadałoby mu, bo nie wiadomo jak je czesać. Trzeba mu je w końcu obciąć. No, mówią, że po roku. Wierzycie w ten przesąd, żeby obcinać dziecku włosy po roku? Dobra, to napiszcie w komentarzu, czy wierzycie, czy nie wierzycie i kiedy obcinaliście swoim dzieciakom włosy. My się z wami żegnamy, bo tutaj trzeba pomóc zasnąć temu panu. Pa!